Witam wójta gminy Mielec, pana Józefa Piątka. Witam radnych Woli Mieleckiej, pana Mariusza Kawalca i przewodniczący Rady Gminy Mielec, pana Jana Kołodzieja. Witam członków Rady Sołeckiej. Zebranie zostało zwołane przez wójta gminy Mielec 6 punktu statutu sołectwa. Kto jest przeciw? Jedna osoba chyba jest przeciwna. Kto się wstrzymał? Nie ma, nie widzę. Dziękuję i oddaję głos prowadzącemu zebranie. Sołtysa i Rady Sołeckiej. Pozwolę państwu, że ja też usiądę. Będzie lepiej tygodnie czytać. Skład Rady Sołeckiej. Sołtys Wiesław jako sołtys, Piącek Jan, Antoni Maziarz, Opiela Zbigniew, Agnieszka Tomczyk, Maria Jarosz, Jan Kołodziej, Mariusz Kawalec, Zbigniew Wicherski i Sobój Marian. To była za tamtej kadencji Rada Sołecka. I w tym czasie przeczytam państwu, jakie inwestycje były wykonane przez tą całą kadencję i przy pomocy Rady Sołeckiej. To jest tak. W 2011, ale nie będę tam szczególnie o tym, bo to się jedno z drugim będzie pokrywało. Przebudowa drogi gminnej Woli Mieleckiej ścieżki długości 500 metrów, szerokości 3,5 z nawierzchni bitumicznej 135 525 zł. Bez groszy będę podawał. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól łącząca miejscowość Iwona Mielska-Ryców na długości 250 metrów za 61 592 zł. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól łącząca Wola Mielecka-Ryców na długości 206 metrów 36 821. Utwardzenie placu zabaw dla dzieci przy zasobie szkoły. W Zespole Szkół Woli Mieleckiej 19 692 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka, etap pierwszy, część druga 29 329 zł. Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Mielecka, etap pierwszy, część trzecia 557 616 zł. Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Mielecka, etap pierwszy, część trzecia 814 119 zł. Wykonanie nawodnienia płyty boiska, dowóz ziemi, montaż dróg, oznakowanie dróg ewakuacyjnych 90 044 zł. Budowa stadionu sportowego Woli Mielec, zakończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku 338 592 zł. Budowa stadionu Woli Mieleckiej 173 186 zł. Inwestycje. Przypuśćmy w 2012 roku. Budowa drogi gminy długości 100 metrów miejscowości Wola Mielce na działce za kwotę 44 652 zł. Budowa parkingu Woli Mieleckiej. Projekt budowlany 9840 zł. Budowa drogi gminnej Woli Mieleckiej długości 100 metrów 4652 zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 6711 zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 11 tysięcy. Budowa kanalizacji sanitarnej 203 621 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej etap pierwszy, część czwarta 491 311. Budowa kanalizacji sanitarnej etap pierwszy, część druga kosztorys remontu pompowni 2999 zł. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, projekt budowlany 2000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej, etap pierwszy, część czwarta, 204 075 zł. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, 7 tysięcy. Zrobienie przewrzustów przy drogach gminnych, rowy odwadniające, baranówka, wywóz kamienia na drogi gminne co roku.
Wykonanie inwestycji 2.14, droga gmina miejscowość Wola Mielecka, długości 175 na Wiesia Bitumiczna, 693 metry klat pobocza, 172 metry, 77 068 zł. Budowa parkingu w Woli Mieleckiej, 423 267 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej, etap pierwszy, część czwarta, 3330 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej, etap drugi, 9381. Oświetlenie uliczne drogi gminnej, 6400. W kilkunastu sprawach Rada Sołecka wnioskowała swoje uwagi do pana wójta gminy Mielec o poprawę warunków życia mieszkańców, wały, drogi, budowę chodników, remonty, poprawę bezpieczeństwa, kanały, rowy melioracyjne. Sołtys Rada Sołecka nie tylko żądała od wójta gminy Mielec. Kilka przykładów. Przywóz ziemi i piasku dla Zespołu Szkół Woli Mieleckiej. Przywóz piasku dla Zespołu Szkół w Chorzylowie. Nieodpłatnie. Sołtys. Pomoc członka Rady Sołeckiej przy zakupie strojów strażackich, dziewczęta, zakup lamp oświetleniowych OSP i nie tylko. Dokończenie chodnika w stronę Gruntkowca z inicjatywy członka Rady Sołeckiej i wiele innych rzeczy nieodpłatnie. Rozdysponowanie z Funduszu Sołeckiego na poprawę warunków życia mieszkańców Woli Mieleckiej, drogi, przystanki, plac zabaw, OSP, progi, oświetlenia, klub sportowy. Pomoc członka Rady Sołeckiej przy zakupie materiałów i wyspawanie konstrukcji wieńca dożynkowego. Co roku, od wielu tam już, jak jest członkiem Rady Sołeckiej. Rada Sołecka pomagała przy organizacji dożynek gminnych, powiatowych, wojewódzkich, przy uroczystościach gminnych i festynach. I na koniec chciałem podziękować. Dziękuję strażakom za każdą pomoc dla waszej miejscowości i mieszkańców. Dziękuję paniom z koła gospodyń wiejskich za pomoc przy wszystkich imprezach. Dziękuję całemu zarządowi zespołu Start Wola Mielecka za promocję miejscowości i gminy Mielec. Dziękuję mieszkańcom za dobre i pocieszające słowa. Dziękuję całej Radzie Sołeckiej. Dziękuję. Na tym chciałem zakończyć sprawozdanie działalności Rady Sołeckiej z Sołtysa. Statutu Sołectwa, dział 4. Zasady i tryb wyboru organów sołectwa. Paragraf 27 Statutu Sołectwa mówi, że punkt 1. Wybory sołtysa odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Punkt 2. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na sołtysa. Punkt 3. Wybory uznane są za ważne, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu. Paragraf 28. Prawo wybierania sołtysa ma każdy obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat życia i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa, w którym wybierany jest dany sołtys. Paragraf 29. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo wybieralności, mają obywatele Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat życia i stale zamieszkują na obszarze sołectwa, w którym wybierany jest dany sołtys. Paragraf 30. W wyborach sołtysa wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. Paragraf 31. Wójt w drodze zarządzenia wyznacza datę wyborów oraz określa dni, w których upływa termin wykonywania czynności wyborczych. Dniem wyborów wyznacza się niedzielę, przypadającą w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia kadencji Rady Gminy i podaje do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed terminem wyborów. Dniem wyborów w przypadkach określonych w paragrafie 35 punkt 10 i 11 jest dzień odbycia zebrania wyborczego.
Wójt jest obowiązany zwołać zebranie wiejskie, zwane zebraniem wyborczym, najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów. W programie zebrania należy uwzględnić możliwość zaprezentowania się wszystkich kandydatów na sołtysa i do Rady Sołeckiej z zachowaniem równości czasu i charakteru prezentacji. Paragraf 34. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym wyznaczonym przez wójta od godziny 8 do 16 bez przerwy. Paragraf 35. Prawo pisemnego zgłaszania kandydatów na sołtysa przysługuje grupie mieszkańców sołectwa w ilości co najmniej 7 osób uprawnionych do głosowania, które podpisują się pod zgłoszeniem. Grupa mieszkańców, o której mowa w ustępie pierwszym, wyznacza ze swego grona pełnomocnika. Wyborca udzielający poparcia dowolnej liczbie kandydatów składa podpis obok czytelnie wpisanego jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Na liście umieszcza się zapis, że wyborca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę wyborów. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa dokonuje pełnomocnik do wójta gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Kandydata na sołtysa można zgłaszać także na zebraniu najpóźniej do 1 godziny od rozpoczęcia zebrania. Zgłoszenia kandydata na sołtysa może dokonać wyłącznie osoba pełnomocnik osobiście do wójta lub do upoważnionego w tym celu pracownika urzędu gminy. Za tym, żeby Rada Sołecka liczyła 7 członków. Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy leciło. Dziękuję. Proszę o podniesienie ręki te osoby, które uważają, że liczba członków Rady Sołeckiej powinna wynosić tak jak dotychczas 10 osób. Ja doliczyłem się 43 osoby. Ja to jeszcze dla formalności spytam, a kto z Państwa jest za tym, by Rada Sołecka liczyła 12 członków. I jeden głos. A więc uchwała zebrania wiejskiego jest następująca. Liczba członków Rady Sołeckiej. Może ja odczytam uchwałę zebrania wiejskiego. Jedna na pewno brzmieć. Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Wola Mielecka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej. Na podstawie paragrafu 7 punkt 2 statutu sołectwa wsi Wola Mielecka przyjętego uchwałą nr 4/26/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 roku zebranie wiejskie sołectwa Wola Mielecka postanawia paragraf 1 ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej wsi Wola Mielecka w liczbie 10 osób. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Toni, Kawalec Mariusz, Tomczyk Agnieszka, Drożdżowska Krystyna, Soboń Marian, Niedbała Jan, Soboń Wiesław, Jarko Henryk, Andruchowicz Mariusz i Węgrzyn Dariusz. Nie, Węgrzyn Dariusz nie. Węgrzyn Dariusz nie? Nie. Proszę Państwa, naprawdę lista została zamknięta i chciałabym powiedzieć taką sytuację, taką okoliczność. I spośród kandydatów na członków Rady Sołeckiej może się zdarzyć, że będzie wybrany sołtys. Wówczas będzie o jednego członka Rady Sołeckiej za mało. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, to będziemy musieli zwołać kolejne zebranie wiejskie, żeby uzupełnić skład Rady Sołeckiej o jedną osobę.